Dobra, wystarczy. Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje nam kolejne takie trochę etapy naszej drogi duchowej. Dlaczego? Bo oczywiście w pierwszym momencie to jest syn marnotrawny. W końcu przypowieść jest o tym. Skupiamy się na synu marnotrawnym, na jego historii, jego działalności. Jaki proces przechodzi. Czy rzeczywiście stał się niemarnotrawny? Bo tak naprawdę w tej historii, poza tym, że wrócił, nie ma nic więcej. Tak naprawdę nie słyszymy, żeby nagle swoje postępowanie zmienił poza powrotem do ojca. Potem w takim drugim spojrzeniu na tę przypowieść patrzymy na Ojca Miłosiernego. I znowu skupiam się na tym, jak Bóg nas kocha, że jest dobry, że jest wspaniały. I doświadczenie tego. W kolejnym szucie znowu zaczynamy zastanawiać się, sięgać trochę w głąb tej historii. I zwracam uwagę na tego drugiego syna, który niby jest ojcem, ale też widzimy, że jest marnotrawny, że się pogubił. I to nie wystarczy. Dlaczego? Bo często zatrzymujemy się na relacji syn-ojciec, to pierwszy, ten drugi syn-ojciec, że obaj trochę odrzucili tę miłość, że trochę czegoś oczekiwali, czegoś innego, a spotykają się z Bożą miłością. Ale coś, czego tu brakuje, to coś, co jest w drugiej części tej przypowieści. Słowa, których używa starszy brat, czy ten, który został, nie wiem, czy starszy, starszy. Mówi, zwracając się do ojca, mówi, twój syn, mówiąc tym drugim. A ojciec mu odpowiadając, mówi, to twój brat. I na tym się dzisiaj skupmy. Zobaczmy, że jak bardzo często, skupiając się na relacji ja-ojciec, ja-Bóg, walczymy o to, żebyśmy się poprawiali, żebyśmy byli lepsi. To jest słuszne, bo od tego trzeba zacząć. Miłość do siebie, miłość do Pana Boga. Ale często zapominamy, że obok jest mój brat, obok jest moja siostra, która zdrowie Panie żyje ok. Bo zobaczcie, że nie znamy powodu, dla których ten jeden z synów odchodzi. A może tak naprawdę nie chodziło o ojca, tylko chodziło o brata. Po prostu może się nie zgadzali, może się kłócili, dlatego sobie poszedł. Tak, kiedy wraca, też nie wspomina w ogóle o bracie. Ten drugi braci mówi o nim, to jest twój syn, nie uznając go za brata. Czyli możemy być w tych różnych wspólnotach, możemy żyć i wykluczać. Tylko powalczmy o to. Czyli tak dla mnie przypowieść o synu marnotrawnym, miłosiernym ojcu, o dwóch braciach marnotrawnych, dla mnie to jest historia o dwóch przykazaniach miłości. Kochaj Pana Boga, jak siebie samego, czyli kochaj siebie, w końcu kochaj drugiego człowieka. I po tym, jak już doświadczymy Bożej miłości, myślę, że taką naszą odpowiedzią jest to, że chcemy kochać Pana Boga, bo muszę spojrzeć na ziemię i dostrzec tych ludzi obok mnie, też braci i siostry. W końcu mam jednego ojca. Że ten człowiek obok to nie jest syn ojca, tylko to jest mój brat. Niech to nawrócenie dosięgnie nas i nas doświadczy. Pozdrawiam ze Strzębiej. Dzisiaj trochę sztormowo, ale ładnie. Macie jeszcze, trochę sobie popatrzcie. Dlatego będzie dzisiaj dłużej.